Cześć, z tej strony Sam, witam was ponownie w Heretic Kingdoms. Jesteśmy dalej w Duratyr. Wszedłem do jaskini, która nazywa się Schronienie. Mamy tutaj już jakiegoś szamana. Starzy znajomi. To the summit is blocked by the... I confess, but with a windlass enchantment, you could open the... Fine. Ah, there. Once the lava flows through the mouth of the gates, it should not flow into the balefire. Okej, mamy już to z głowy. Możemy iść do tego ziguratu. Oczywiście wszystkie potwory, które wcześniej zabiliśmy, zrespiły się, więc znowu trzeba będzie walczyć z tymi wilkołakami. No właśnie, jest pierwszy. Jeszcze mnie zablokowali na moście. Znowu musimy wrócić do tych kołowrotów, żeby otworzyć przejście. Mam nadzieję, że tym razem będę mógł ich użyć od razu. Zamiast znowu kombinować. O, jednak nie odnowili się tutaj. Dziwne. Krek's windlass enchantment should work here. Udało się? One down. Tak. To czas iść do drugiej. Do czego on strzelał? Okej, jest ich szaman. Zabijmy go szybko, zanim przyzwie więcej wilków. Okej. Mamy już to z głowy. Możemy iść do ziguratu. Zostaw tę beczkę. Okej. Jesteśmy w środku. Prawie u celu naszego zadania. Czyli powstrzymania tych berserkerów. Czemu jestem tylko w pożeraczu i nie mogę zmienić? Niezbyt fajnie. Nie chciałbym walczyć w tej postaci z czymś mocniejszym. Zapisałem na wszelki wypadek. Bo śmierć pożeraczy to koniec gry. Myślałem, że tutaj mam coś zrobić. Ale nic się nie dzieje. Studnia dusz. Za każdym razem jak kliknę, dostaję jedną duszę. Chciałem kliknąć ponad 100 razy. Chyba coś się dzieje. A może i nie?
Nie mam pojęcia, co mam tu zrobić. Aha, miałem w tego wilka przejść. Udało się. Together at Wolf Trap Pass. Aye, a great victory for them, but that was before they took. They sent us across the border with this a werewolf hidden beneath Furland. There is no hope for us. We may yet be able to cure. I am striving to appease the spirits of the ancestral moon. Enough lies. The ancestral shades have abandoned us. You wish to help us? I bring death. Musimy ich zabić. Ale nie w tej postaci. Aha, nie mogę grać nikim innym w tym miejscu. No to chyba po grze. Oni są o wiele za mocni dla mnie. Chyba, że tylko w ten sposób będę ich atakować. I tak prawie nic im nie robię. Co jest grane? Po co mi tyle tych dusz, skoro tylko jedną mogę walczyć? Trochę bez sensu. Czy on w ogóle oberwał? Chyba tak. A w pożeraczu? Aha, w pożeraczu ich nie widać. Okej. Z jednym mógłbym walczyć, ale z całą armią. Widzieliście, jak mi życie leciało. No cóż, wrócę do was, jak ich zabiję, bo prawdopodobnie zajmie mi to jakieś pół godziny w tym tempie. Okej, sam boss już nie żyje. Przyszedł po nim szaman. Naszym celem jest wejście do tego słonecznego ziguratu i przejście kilku prób. Niestety darujemy to sobie na razie. Wolę porobić poboczne zadania. Na przykład to cholerne jajo gryfa, które mamy od drugiego rozdziału. Zwyczajnie są tam za mocne potwory. Przydałoby się wymienić przedmioty. To na pewno, bo mam itemy na 5 level. A walczę z potworami na 15. No i bić może 2-3 poziomy. Przy okazji wypaliło mi grę i straciłem nagranie tych dialogów i tak dalej, które były po walce. Niestety. Więc teraz idziemy do portalu, tutaj. I teleportujemy się. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie. O cholera, wilkołak. Widzicie, 15 level ma, a jak nie masakruje jeden potwór. Musimy się wzmocnić. Chodźmy do oazy na początek. Pogadamy z kupcem, może sprzeda nam jakieś przedmioty? Coś przydatnego? Cokolwiek.
Jesteśmy. Chodźmy do niego. Potem wrócimy do przełęczy i poszukamy tego gniazda gryfów. Trzeba było to zrobić już dawno temu. Przy okazji zapiszę na wypadek kolejnego błędu. Always a deal to be found. What can I do for you? Here. Really? You must take what you want. What can I do for you? Chcę pohandlować. I shall show thee true power. Sam masz. Nie widzę nic przydatnego. Jak na razie. Poważnie. Żadnych broni. No, tutaj mamy lepszą, bo nie na 5, tylko na 8 level. Okej, tu mamy broń, ale na 15 dopiero. To jest zbędne. I to też. Niech będzie ten topór na 7 level. A z pancerzy coś dla Zara? Też na 8 poziom rzeczy. I to tyle. Aha, butów nie zmieniłem. Można się w tym pogubić. Teraz wracamy do tych... Nie wiem, jak to się nazywało. Przełęcz złamanej włóczni. Okej. Cała masa zadań. Szybki zapis na wszelki wypadek. Aha, ale nie mamy jak do tego dalej dojść. Bo jest tutaj. Nie mam pojęcia, jak się tam przechodzi. Tu mamy tę dziwną świątynię, której też nie mogę przejść. Tutaj już wejście na te wilcze tereny. A zobaczę mój damage. Dalej beznadziejny. I dalej zbieram baty. Od jakichś ogarów na 8 levelu. To nam dobrze wróży.
Czyli to zadanie z gryfem jest raczej niewykonalne dla mnie, chyba że tutaj jest przejście jako pożeracz. Zobaczę to i tyle. Może będzie, może nie. Co tu mamy, a tą dziewczynę? Już nie pamiętam, co trzeba zrobić w tym jej zadaniu nawet. O, tutaj jest jakieś przejście. Pełne zjaw. Nie mogę przez to przejść. Chyba że po prostu muszę wejść w zombiaka, żeby to zniszczyć. Może wtedy. Zaraz to sprawdzę. Ale teraz znowu musiałem się tutaj wrócić, żeby zmienić postać. Nie teleport. A nie, w sumie teleport i świat dusz. Już nie ogarniam tej gry. Jak zwykle, gdy się wchodzi do tego świata, pół godziny wczytywania. Okej, jesteśmy. Wywalmy jaszczura. Dodajmy zombiaka. I wracamy do tej włóczni. Sklep. Lepsze bronie. Nie, na ten sam poziom. Ale tutaj cicho. Okej, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że ten zombiak coś na to poradzi. Przy okazji mam nowe itemy dla niego. Albo i nie? Możliwe, że strzelałem. Tylko w ogóle, czy te kanały mnie doprowadzą tam, gdzie chcę? To jest jeszcze lepsze pytanie. Okej. Rozwal to. Do podziemi. No dobrze, zejdziemy tam w następnym odcinku. Póki co dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.